piszemy z Wiz, wizualnie te gra nazywa się Wildstar i witam was po czymś, co dla mnie jest długą przerwą, dla was niekoniecznie. Wildstar chyba był tydzień temu. Ja ostatnio byłem w grze jakiś miesiąc temu, więc zmieniło się sporo. Kiedy ostatnio byłem, zbliżało się Halloween, teraz Halloween jak widzicie nadeszło, jest i w ogóle wymiata. I to jest odcinek wyjątkowo bez nameczka, bo będę siadał i próbował, łapię sobie bonusy, ogarnąć o co chodzi w tym Halloweenie. Co w ogóle jest dostępne? Po napisach oczywiście wbijemy do sklepu, bo zapewne są jakieś fajne rzeczy w sklepie. Najpierw wbieg na rozgrzewkę, przypomnieć sobie jak działało sterowanie, jak działało wszystko. Troszkę mnie tutaj nie było, troszkę długo, wow, przygryzło, ale dobra. Dobra, biegniemy i oglądamy. Dynie z lewa, dynie z prawa, tu akurat nie ma nic nowego, nic się mu nie pojawiło, ale miasto jest przystrojone, więc całkiem fajnie jest ten klimat. Uwielbiam okres Halloween w grach, w ogóle jest moje ulubione tak zwane święto dla graczy, bo wszystkie te... Wow, co tak przyżyna, co jest nie tak? Bo wszystkie, wiecie, te takie klasyczne święta, nie wiem, Boże Narodzenie, Wielkanoc czy cokolwiek, zazwyczaj się jakoś do tych gier przedostaje. I mam najmiększe serducho, najbardziej miękkie serducho właśnie względem Halloween, ze względu na pierwsze Halloween w Guild Warsie 2, które było najlepszym eventem, jaki kiedykolwiek widziałem w jakiejkolwiek grze i nigdy później nie zostało to powtórzone. Twórcy po pierwszym prześwietnym Halloweenie w Guild Warsie 2 robili same kiepskie. Nie wiem, może w tym roku jest fajnie, też będę musiał wbić, może w tą niedzielę pojawi się film Guild Warsa 2, jak ktoś lubi Guild Warsa 2, wpada do mnie i się wkurza na to, że ja narzekam na Guild Warsa 2, to w tą niedzielę będzie mógł sobie obejrzeć narzekanie z Guild Warsa 2 zapewne ponownie. Dobra, co my tutaj mamy? W ogóle wyświetla mi się mnóstwo questów jakichś do złapania. Część z nich może być Halloweenowa, a może i nie. Chodzi o to, że ja po prostu wylewelowałem tą postać do maksa. I pojawiają mi się teraz nowe rzeczy związane z tym, że już jakby mam ogarnięte ten, na przykład... To wszystko jest chyba niezwiązane z Halloweenem. Czy tesko to wygląda? Ekstra to zrobili, te czachy świecące, pajęczyny... Nie no, ludzie... Wystrój na Halloween mają naprawdę czaderski. Może potem się przeloguję jeszcze na postać z tej drugiej frakcji, z Dominion, tu się bodajże to nazywało, czy jakoś tak? I spróbuję złapać coś ten. Ishmael the Blooded. To nie, to jest z tego nowego eventu. Crimson Reg... To też nie. To jest z tego nowego... nowy raid bodajże. Ishmael the Blooded. Blood. Tak mi się wydaje, że to było to. Tu jest coś ten, czy tutaj wszystko też jest? Tutaj wszystko też jest niezwiązane z Halloween, o ile się nie mylę. Petr Pudoricz. Takie troszkę czesko-rosyjskie mają Adventure, ten Mulgrave Trail. Jakieś fajne rzeczy. Czyli to są wszystkie rzeczy, do których ja będę mógł powrócić ze względu na to, że mam wbity maksymalny kosz. Spoko. Idźmy tam, gdzie... Ekspedycja, Space Madness, bla 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 bla. Luz. Idźmy tam, gdzie zazwyczaj wszystkie eventy się toczą, gdzie wszystkie eventy mają swoje miejsce. Właściwie niepotrzebnie wracałem tutaj, więc pobiegniemy naokoło, obejrzymy jak wygląda miasto przystrojone na Halloween. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we go home, everybody sing to the woods. Jakoś tak to szło. Nie do końca może pamiętam tekst, ale mam nadzieję, że docenicie to, że w ogóle próbowałem śpiewać. Albo wręcz przeciwnie, łapka w dół. Wizu, nie śpiewaj więcej. Ja wiem, nie powinienem. Ale pod prysznicem, wiecie, tak trudno się powstrzymać. Właściwie większych zmian nie ma, tu nawet trawa jest zielona. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest i wiedzieć nie chcę, co to jest, ale dobra, spróbujmy użyć mi tej pani. Dobra, wiem, co to jest. To jest do... Widziałem z tym. Są tutaj te eventy halloweenowe, których odległe wspomnienie poubie mi się kołacze, bo jak pamiętacie, rok temu byłem na Halloween i też nie miałem za dużo czasu, ale liznąłem i trzeba było tutaj ludzi albo straszyć, albo... No były... Jest kilka questów do złapania i chyba tak jak na święta Bożego Narodzenia jest tych questów kilka rotacyjnie. My się chyba tu musimy... ja macham wam, a wy nie widzicie kursora. Arborian Gardens, tam gdzie jest różowo. Haunting... Są hauntingi. Nie wiem, co to jest, ale spróbujmy tego użyć. Fajnie. Au!
Okej? Okay? Zrobiłem, byłem. Jeszcze raz. Haunting. Looks like this ghost was actually just hollow prank. Ah, hollow pranks. Zmyliło mnie to, że na początku pokazywały się takie dziwne te. Jabbit scurry around your feet. Czy to mi cokolwiek daje? Czy to jest do eventa, którego ja nie złapałem jeszcze tego quest? A nie, jest. Jakiś investigating haunting locations. Location, location. Jump i pum, teleport. Jesteśmy do przodu. Nie wiem, czy widzicie, w międzyczasie też zmieniłem sobie trochę wygląd zbroi na coś innego. Czemu było to zrobione od razu? Why? Ale warum? Wh. Okej, okay, whatever. Gdzie my tu jesteśmy? My tu jesteśmy, to możemy sobie być dalej. W tą stronę. Jep. I co tu jeszcze fajnego można? Nie widzę żadnych nowych rzeczy. Jest mnóstwo jakichś horrible hooligan. Zamaszczeni są. Mają maski i nie wyglądają jak ktoś z Halloween, tylko bardziej jak bandyci, ale to może są bandyci, zaraz się dowiemy pewnie. Gdzieś tu powinny być wrota, jesteśmy dobrze, tu są wrota. Na każde święto są inaczej przystrojone. Ale teraz mi się kojarzy z Bożym Narodzeniem, bo to wygląda jak wieniec na Boże Narodzenie i tu było to z jemiołą wiszącą, więc reskiem. W tamtym roku było chyba coś troszkę innego. Wydaje mi się, że w tamtym roku Halloween wyglądało całkowicie inaczej, ale może dlatego wyglądało całkowicie inaczej, że ja miałem starego kompa jeszcze wtedy, grałem na starym kompie i to wyglądało bardzo źle, proszę Państwa. Teraz wygląda bardzo fajnie. Teraz mi się to podoba. Shade Brewer II. Shady Characters. This should be amusing. Why not? Weźmy, zobaczmy. Aha, tam są ci horrible hooligans, których mamy potraktować nie wiem czym. Complete interact. Nie. Czy to jest coś tutaj? Preparing broadcast? Nie. Któryż quest to będzie? Public Visiting Engineer. Tam jest dalej ten FIG Engineer, ale dobra. Podejdźmy, zagadajmy z gościem i może będziemy musieli go sprać, czy coś, nie wiem, coś zapewne z tym trzeba będzie zrobić. Hej, come on. A, o, okej. Okay. Mam w nich rzucać podkami. Leżeć! Tak, tak to działa. Nie wiem, kiedy mi się to resetuje, ale... Rotten eggs. Czemu ja rzucam rotten? To są zepsute, spleśniałe, ale... No, come on. Śmierdzącymi jajami w nich rzucam. No, okej, dobra, można i tak. Trick or treat. To robimy tym razem trick, tak? Trick or treat. A to w ogóle w różnych krajach jest różnie, bo w krajach... Może nie niemieckojęzycznych, nie wiem jak jest ogólnie w niemieckojęzycznych. Wiem, że w Niemczech jest tak, że mówi się Zusosała, czy jakoś tak. Mój niemiecki jest niezbyt, więc mogłem coś pokręcić. Ale koncepcja jest taka, że albo jest kwas, albo słodycze, nie? Co jest łatwo przetłumaczalne akurat na polski, bo wiadomo co stoi za jednym i za drugim. Kwas i słodycze, brzmi to... A, ten się ostał, tak? Ten się ostał, no tylko jeszcze raz. Znaczenie ma to takie, że jest nawet zrozumiałe po polsku, ale po angielsku sour sweet nie będzie miał tej wymowy. Ha, o dziwo, polski z niemieckim ma jakieś podobieństwa. Nie wiem jak to wygląda normalnie w praktyce, czy to jest jakaś lokalna odmiana. Bo tam gdzie byłem to dawali albo słodkie, albo kwaśne rzeczy. Na zasadzie nie ma przykusów, nie robimy żadnych głupich rzeczy. Co najwyżej możemy dać kwaśne żelki albo, nie wiem, snickersy. Chociaż nie wiem za co teraz dają snickersy. Tap. Tu gdzie? Gdzieś źle pobiegłem, zamieszałem się. Ha, tutaj. Znalazłem drogę z powrotem na Halloween, czyli taki event. Jest zapewne tutaj co dnia będzie coś innego, bo tu jest jakaś rotacja i jest tych eventów, nie wiem, z 7, 10.
Mysterious Portal, na to też sobie może skoczymy za chwilę. Tutaj oddamy Shadebuilder druga tego questa. Przyznam się wam, że bardzo podoba mi się stylizacja tutaj. A, tu są te questy, które dziś wziąć nie mogę. Sweet Tooth Sincera i nie mogę tego od niej złapać. Mogę pogadać, ale nie mogę tego questa złapać. Tego questa również złapać nie mogę. Portal tutaj. O, why? Czy oni się biją strzykawkami? Fajnie to wygląda. Ale okej. Ciekawe, czy są jakieś. Rubinarz Wood, tutaj też coś. Shady Shopkeeper. Co on tutaj ma? Ghastly Cruel, Potion, bla bla bla, Cold Blooded. O, są jakieś te. O, dynie będziemy zbierać zaraz. O, zaraz będzie radośnie. Znowu mi się plecak zapcha. Nie, już mam 25 dni. Moment, jak to działa? Jak to działa? Czy ja tutaj mam tymczasową walutę dynie? 35 dni. Nie pokazuje mi ich w walutach. Coś pokręciłem, ale okej, dobra. Mam 25, czyli Jack Shade Buckle Boots, Jack Shade Glowing Bracers mi się kojarzy z tym na zęby. Shoulders of Laughing Skull, bla 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 bla. Czyli jest cały kostium, właściwie dwa kostiumy. Są dwa kostiumy, jeden na oko jest ciut tańszy, drugi nie, inaczej są po prostu wycenione. Dekoracje domowe, jest klimat, ja bym sobie złapał ten Bone Altar, to jest kościsty tam ołtarzyk. O, to określenie, uciekło mi z głowy. Spooky Summonings, to mnie nie interesuje, i Malevolent Mounts. O, ja cię panie, trzeba, przysiadamy i farmimy. Ja chcę mounta, Ghastly Skeletal Warpig i chcę Shade Eve's Hoverboardy, a później fajnie by było złapać wszystkie bonusy do nich. A stroje potem, chociaż kurde, stroje też są epic. Ale to ten, to po kolei, nie wszystko naraz. Czy jak ja temu panu coś dam, to mi wymienił, zabrał ode mnie te. FG Construction Materials? Nie. Nic tu się nie dzieje. Ale budują sporą tą lalkę do spalenia, która się cały czas pali. Więc jest fajnie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj to, Yarbrain Gardens, tam zazwyczaj też się dzieją różne fajne rzeczy związane z eventem halloweenowym. Więc, skoro tak, to czemu by nie? Można by wejść zobaczyć. Zazwyczaj są bitwy z bałwanem. Ich w tej chwili nie ma, mam strasznie mało klatek, nie wiem co jest grane. Znowu powinienem zrobić czyszczenie Wildstara, albo po prostu mnie nie było i doczytuje mnie teraz, doczytuje mi, ja jestem tam wczytany. Doczytuje mi te rzeczy, które się nowe tu pojawiły się. Nie wiem co to jest, aha, to jest, nie wiem co to jest, bo to jest z mojego nowego tego, Scientist. Tak. Tak, to jest jak się dawno nie grało, się nie ogarnia. Google Stones! Dobra, może bez zbędnego przedłużania i bez zbędnego kombinowania przejdźmy do portalu i zobaczmy, co tam w portalu na nas czeka. Ostatnio była ta taka mini gra, czy jak to się tam nazywa, takie uciekanie przed duchami, krycie się i w ogóle. Ten całkiem sympatyczne to było zapewne, jakby człowiek wszedł na nety i dowiedział się, jaka jest na to taktyka, to okazałoby się, że to idealnie się nadaje do farmienia punktów. Jak zresztą wszystkie te eventy, jak ktoś wie co robić, to jest najlepszy moment na granie, żeby się nachapać na przyszłe miesiące bonusów, bajerów i ten, a potem można wegetować sobie lightem, nie wiem, fabułę robić do przyszłego eventu, przyszłorocznego, czy tam, nie wiem, przyszłego eventu w sensie następnej pory roku, czy czegoś takiego. Dyniaki, świeczki, nie, ekstra ten efigie wygląda. W ogóle grafika mnie w tej grze rozczula. Ja wiem, że nie każdego bawi klimat komiksowy, ale jest awesome. Mysterious Portal, enter the portal, jest normal, jest enter. Enter the premises. Załadowało was? Jack Shade's coming. Sure as death to lay you down.
and steal your breath. Miło, miło, fajnie. Dobra, i tu musimy, o ile dobrze rozumiem, przetrwać trochę. A kiedy... Okej, czyli ja się muszę dostać gdzieś... Mapy nie ma. Pozwolicie, że ja się przestanę doświetlać. Wiej! Nie zatrzymuj się! Wiej! Nie! Okej, czy to mi coś dawało? Koniec! Zjadło mnie było. Teraz jestem Shade'em. No to bo... Muzyka, która jest w tle, przypomina mi ten. Praktycznie nie słychać. Przypomina mi strasznie Nightmare Before Christmas. Ale będzie ją bardzo słabo słychać. Primal Echo. Okej, okay, tam są te małe shady. Ja nie za bardzo... Czy jak ja to wejdę... Aha, to inni mnie widzą i zaczynają na mnie polować, tak? Nie! Nie, ja nawet nie wiem, co mnie łapie! A, Confusa dostałem! Aha! No chodźżeż! Demet! Ale sobie długo pożyłem. Fajnie, podoba mi się to. Gdybym tylko wiedział, gdzie ja mam się kierować, wydaje mi się, że w kierunku znaku zapytania, ale... Jako, że moje skille standardowe nie działają, to nie ma jak się wspinać. Kurka, łatwiej by było, jakby mi wszystko nie świeciło w oczy. Zaraz się wkurzę i wezmę ten... podkręcę jasność na maksa w grze. Dobra, nie wiem, gdzie tego szukać. Gamma? Nie wiem, co to było. Tędy nie. Bo tutaj co? Albo muszę dotrwać do świtu. Albo muszę się dostać do wioski, tak? Albo... jedno i drugie. Może świt jako taki sam mnie nie uratuje. Pamiętam, że na moim starym kompie było łatwiej, bo się wyświetlało z błędami, więc widziałem dużo więcej niż teraz widzę. Myślałem, że taka jest rzeka. W tym kierunku, tak? Zapewne nie będzie żadnych przejść. Więc musimy troszkę naokoło polecieć. Okej, idę za twoim lightem. Panienko, świecisz.
Ale może nie idźmy tak dokładnie, niech może ono idzie przed nami, oświetla drogę, bo jak zobaczymy jakiegoś shade'a czy inną cholerę, to będzie wiadomo, że trzeba tego jakoś tam tegas unikać, nie? Te dźwięki czasem jak się but mi obsunie albo coś na bok, mam wrażenie, że coś biegnie z boku, z lewa albo z prawa i tak nagle jest spooky. Jest to. O. Fajnie. To było dziwne. Ale w sumie z drugiej strony wprowadzenie elementów ścieżki path do eventów, nie wiem, sezonowych. Jestem jak najbardziej na tak. Dużo jaśniej się zrobiło. Jestem podejrzliwy. O, fajnie, chcą mnie złożyć w ofierze. No pewnie, że tak. Skoro chcą mnie wykrwawić. A ja się bardzo huram. Tak, ja bardzo kontrybiutuję. Jestem bardzo. I'm a rebel. Nie widzę. Okej. Okay. Nie wiem o co kama tutaj. LOL. Nawiedzone owce. Ale okej. Tam coś jest. Owce, które kradną duszę. Co tu jeszcze jest fajnego? Coś tu powinno być. Biegam, szukam tych światełek od tej babki, która mi pomaga, której imię mi wypadło z głowy, a gdzieś tam było wcześniej przed chwilą. O, tu jest kolejna. Run resistance to shading incubation. Coś fajnego w tym jest, czy niekoniecznie? Mayor, since you won't listen to my best objection, here am I run project. Notes to be entered into cult archives. Ah, cool, fajnie. What does it incubate? The divine vector. Well, dobra, ja sobie to potem przeczytam z Zonlora, bo jest tego trochę przydużo, a tu jest o tych eksperymentach na tych roadoserach, tych wieszkach, czy jak to tam nazwać. To dziwne cusie są, nie da się skoczyć tędy. Ballad of Jack Shade. To co oni tam gadali wcześniej, ta ballada, bla 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 bla. O.
Więcej światek jest tutaj, powiadacie. Może za to jakiś bonus by dali fajnie, jakiś licznik by tykał, to bym wiedział, ile jeszcze tego jest do znalezienia. Wróciliśmy do bramy od drugiej strony. No nic, biegniemy na Times Square, na środek, pogadać z majorem. A co major na to? Ja chcę tą czapeczkę, co on ma. Okej. Okay. Idziemy poznawać ludziów. Nie powiem, żeby takie podejście do tematu mi się jakoś podobało. Się ktoś świeci. Ewa Kropli. Okej. Okay. Wepnę ją pierwszą pod ten podpociąg, jakby było zagrożenie. Not to blow my cover. Dobra. Dzicy kultyści. Jacyś przypadkowi goście. O, ale fajny ten. Aha, bo ona jest z tej drugiej frakcji. Już myślałem, że ma jakieś fajne skiny, a to jest po prostu ten. Drakon, Dragon, Dragon, nie wiem, nie pamiętam, jak się ta rasa nazywała. No. Ktoś tu jeszcze jest do ogarnięcia? Nie, no to dobra, biegniemy ze strzałką może na mapie. Strzałka, drogę ci wskaże, tak? No dobra, jestem. I co teraz? Co ja tu mam zrobić? Old story. Nie zone. Kill, burn, disarm, report, take, crack, kill, drag, cave, and destroy, activate, complete land, bla 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 bla, obtain, nie. Nie, to nie. Kurde, ile ja tego mam. Steel Serpent. Inaczej. Dalsze. Challenger. Aha, Quest Walk tutaj jest. Zemblot the Secret of Nexus. Nie, jest tutaj Halloween. Starfall Shady Eve jest. O, od razu lepiej. Scattered Pyre. I teraz powinno mi się tutaj coś wyświetlać. Tam jest, ok. Od razu lepiej. I trwa to chwilkę dłużej niż się spodziewałem. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że w 30 minutach to ja się zmieszczę. Experiment notes. Mogę ja tu korzystać ze swojej niewidzialności? Byłoby to opnięte. Kind of plague,
bug report. Sinus datapad. Lecimy po kolei. Jestem w stanie to zabić, czy to jest nieśmiertelne? A, zginęła, była dobra. Miałem to przeczytać, dlatego się wróciłem, ale... The mayor has burned outsiders from the last mission. They still think they're... And something about, I guess, of honor. They're in for a surprise, that is, if they last long enough. Bliżej. Czy my tu mamy się... Tak, my do tego domu też mamy się włamać. Report. Czyli próbują, nie wiem, przyzwać Jacka Shade'a na ten świat. Okej. Nie powinienem jakiś kostium tutaj dorwać, żeby nie mieć z nim problemu, ale w tą stronę muszę się dostać między roadhouserami, tak? Hodują je w środku roadhouserów. Ten w ogóle z rogami wygląda na nieźle nawiedzonego, ale luz, ale luz. To jest ta pani, okej. No ta zbroja też całkiem spoko wygląda, tylko czapka Majora mi się mega podoba. Przygarnąłbym ją sędzią. Tak, on z... a... blisko było. Teraz trzeba będzie kombinować między nią, a zapewne będą jacyś inni po drodze. Czy nie będzie tego problemu? Tylko ona i trzymać dystans. Śledzimy ją. Dobra, nie przesadzaj, panienko. Może nie będzie aż tak uroczo. Schodzimy poza wiochę.
nie? Jednak piwnica it is. No właśnie. Wow. To było fajne, ale tego nie przewidziałem. Jakoś mi nie podpowiedzieli, że będzie robić coś takiego. Przyznam, że mnie prawie sklepała. Podleczmy się. No, life. Life is life, wracasz. Yes, yes. Shade. Dobra, jedziemy. Jaki jest plan na tą chwilę? Czy ja mam tutaj iść i wszystko rozwalić? Zrobił się z tego zwykły nie lub bardziej zwykły event ten solo, to znaczy nie event, tylko instancja solo, tak? Czy ja ich tu mam wybijać, czy to nie ma znaczenia? Nie widzę, żeby miało znaczenie, ale może nie oszczędzajmy się. Ten układ mi się z czymś kojarzy. Może jakaś insta już miała podobny układ? A może byłem gdzieś tutaj kiedyś? Wow! Ucieczka. Ktoś tu zaraz dostanie baty. I to będę ja. A przecież ja mam leczenie w tej grze. Dobra. Cztery sekundy. Sobie rychło w czas przypomniałem, że mam leczenie. Rozumiem, że musimy... A, zniszczyć. Chciałem powiedzieć pozbierać, ale wygląda na to, że jednak zniszczyć. Jako naukowiec się tu przydam, też fajnie. Czy mam za to jakieś bonusy? Jakiś licznik mi leci, coś? A, coś było do podniesienia. Co prawda co, ale...
Trucizna, no okej, okay, dobra, fajnie. Tak się struć przed walką. Sample żeby wyszły. Chyba ciut przesadziłem z ilością agrowania, ale luz. Tak. O krap. Czy zagrowałem więcej? Oczywiście, bo po co ten? Nie, nie wyszło mi to, nie wyszło. To zapewne jest bardzo łatwe, jak się wie, co zrobić, ale... Wow! What the heck? Skąd one tutaj? Ile te małe główienka mają życia? Come on! Dobra, odpalać te swoje jakieś bonusy. Zdechło jedno badziewie, drugie badziewie, okej. Coś mi się tu pojawiło. Kolejna trucizna, nie wiem dlaczego ja je łapię, ale... Why not? Dobra, teraz wypadałoby... Okej. Wychilujmy się ładnie i grzecznie. Tam zostało nam jeszcze coś do machnięcia z tej strony. Nie. Zostało nam to i lewa strona. Do lewej strony może wrócimy, jak tu sobie poradzimy. Poradzić, jak nic nie będzie wjeżdżało w plecy. Dziennik. Kurka. Zawsze jakiś mały gumbo musi wyskoczyć, tak? Nie wiem dlaczego mi się double tapnęło, ale luz. Co w tym dzienniku? The Ways of the Shade Cold. Dobra, też mi się nie chce czytać. Nie na dzisiaj. Nie. O, jeszcze blind. Nie ma to jak sobie robić krzywdę. Jest widoczność, jest widoczność. Kurka, za twardzi są to, ale znaczy ja rozumiem, że to jest event i to nie powinno być takie jakieś mega proste, bo wtedy bym narzekał, że jest mega proste. Czy ja muszę je wszystkie? Ach, za późno. Nie załapałem się na bonus z obrażeń.
I naprawdę tutaj tyle musi być? To jest irytujące. Udało mi się ściągnąć wystarczająco życia z tego gnojka, a wtedy większe obrażenia dostaję z tego ostatniego skilla, ale jak jest zestunowany, to i tak fajnie wchodzi. Czy ja tu muszę, bo sample są. Tutaj jest jakiś plek, coś tam, dobra, lecimy po kolei, od prawa do lewa. Zdążę. Nie zdążę. Okej. Okay. Jak zginę, to można sobie to odpuścić. Za dużo czasu, a niestety nie mam tyle czasu dzisiaj na nagranie tego w całości. Ale później będę musiał siąść i to przejść. Chociażby dla samej fabuły, której tam coś trochę jest, ale nie powiem, żeby mnie ten kawałek jakoś rozczulił strasznie. Szału nie ma z tym kawałkiem eventa. Cała reszta, te questy mini i tak dalej mi się podobają, ale to... Może jak jest więcej niż jedna osoba, to jest fajnie. Bo szybciej będzie wtedy to szło, ale tak solo to jest upierdliwe. Dobra, proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę i za dzisiaj i hej! I zgodnie z obietnicą mieliśmy jeszcze po napisach ogarnąć sklep. Last chance, nie wiem, last chance na co? Nightmare Girok is here. Nice, ładny. Shadow Warrior costume. Nie, costume mi się nie podoba. Last chance. Jack Shade costume, ok, to jest Spox, ale to się chyba da dorwać też za te dynie. Dark Delights Decor Pack. Nie wiem co to jest, ale wygląda... Aha, to rzeczy do postawienia w domu. Ok, luz. Angel costume. Face shade. Okej. Ten. Haunted Hayride Decor Pack. Aha, dekoracja. Myślałem, że to taki mount by się siedział na tym. Spooky decorations i bla 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 bla. Co jeszcze jest feature? Nightmare. Na wszystkich dla siebie. Shadow Warrior costume. Też niekoniecznie, na pewno nie na tej postaci. Devilish Dice. Nawet jakoś tam nadają pomarańczowe. Fajne by były do zestawu. I Ghastly Warpick. Nie wiem, czy to nie jest to, co się też dostaje za dynię można dorwać. Jest kosmicznie drogie, ale dobra. Limited Time. Hollow Wardrobe jest to. Fajnie moja postać. Nie, ta czapa jest. Nie podoba mi się ta czapa. Tą czapę, którą ma ten koleś, jest dużo ładniejsza. Taka gruba, a ten kominek taki, co jest na tej postaci, to jest jakiś zgrzyt. Nic nowego się nie pojawiło. To jest kwadratowa dynia na głowę. Fajnie. Custom pieces. Nic więcej. Żółw na głowę. Okej. Okay.